Siemanko, dzisiaj będziemy nagrywać vloga z Pyrkonu. Nie wiem, czy mnie to słychać, bo jest bardzo dużo ludzi. I ogólnie to jest Zaza Jok ze Spikes Family. Tam siedzi Lloyd. I obok mnie jest też Ania. No i zepsuło mi się opaskę na chwilę. Ale trudno. I ogólnie to teraz robimy sobie przerwę na jedzenie. Bo skończyliśmy, a będziemy jeszcze trochę kończyć. I teraz wyjemy. Miałam nagrywać wczoraj filmik z Pyrkonu, ale było tam zbyt fajnie i zapomniało mi się. Nagrałam tylko widok z balkonu na wystawców i test picia mogu. Ale dzisiaj razem z panem kotem dogramy sobie do tamtego vloga haul rzeczy, które przywlokłam z Pyrkonu. Dobra, panie kocie, to sobie usiądź tutaj, żebyś tylko nie spadł. Ogólnie jak coś będzie stukało, to sąsiad, który robi niestety remont. I tak, pierwszą rzeczą jest taka wielka gazeta, na której jest plan Pyrkonu, co w jakiej sali się znajdowało. I mamy też w środku informacje, co w dany dzień będzie się działo. Kolejna rzecz to obowiązkowe dla każdego uczestnika identyfikatory, bez których niestety na Pyrkon nie wejdziemy. I wczoraj w ogóle była taka akcja. Przygotowałam sobie w samochodzie bilety i żeby po prostu już ich nie szukać, tam już by było na spokojnie. No i na jeden bilet niestety naszła mi jakaś literka. I przez to nie mogła ta pani jakby odczytać tego kodu z biletu. No i stałam jakieś pół godziny, trochę mniej, z jakieś 20 ileś minut. I szukałam biletu w telefonie, bo na maila mi przyszedł bilet, ale ustawiałam sobie coś w telefonie, że nie mogę otwierać tych plików normalnie. I próbowałam go otworzyć i nie było widać, który to bilet jest ten niewczytany i dwa razy dałam bilety, na które już weszła moja siostra i chłopak. I no, ale się udało i weszłam. Kolejna rzecz to taki super ekstra deku w stroju pokojówki i to jest kolorowanka. I te kolorowanki rozdawali w strefie mangi i anime. No i można było sobie kolorować, coś tam też rysować, takie tam różne. Mam ze sobą również takiego super słodkiego balonika, no i wizytówkę pana fotografa, który nam wczoraj robił zdjęcia w cosplayach. Kolejna rzecz to takie urocze naklejki, które rozdawała pani w swoim sklepie, jak się od niej coś kupiło. No i one wyglądają tak. Jest tutaj króliczek, grzybek, jakaś ryba na deskorolce i taka postać z anime. I rzeczy, które przed chwilą pokazałam, były darmowe. I teraz pokażę wam rzeczy, które kupiliśmy. I pierwsza rzecz to taka urocza przypinka z króliczkiem, który pije mleczne bubble tea. I jak widzimy, to chyba bardzo mu smakuje, bo aż
serduszka ma i coś mówi. Chyba, że jest smaczne. Nie wiem, chyba. Kolejna rzecz to taki słodziutki kotek japoński, który ma przynosić szczęście. I nie wiem, co on w ogóle trzyma, czy on ma łapki ubrudzone, czy to jakieś instrumenty. Nie mam pojęcia, ale były jeszcze kotki, które tak sobie machały rączką, ale no były za drogie. Za to mam tego. Kolejna rzecz to drugi tom mangi Klatka dla ptaków i ogólnie to mam już w końcu całą serię, jest ich tylko 3 tomy. No i tę mangę dostałam z jakieś 6 lat temu i nigdzie nie mogłam znaleźć tej drugiej części. Oczywiście mogłam ją zamówić, no ale mi się nie chciało. No i w końcu znalazłam ją na Prykonie. Kolejna, nie wiem już która rzecz, to jest taki kubeczek w króliczka. I mamy tu takiego. Takiego. Takiego i takiego królika. No i wziąłam go, bo jest słodki. I no. Kolejna rzecz to taka torba z Hanako Kunem i Yashiro. I mamy tutaj te króliczki, takie dwa. I nie, 3. Nie pamiętam, co one tam robiły w tej mance i te takie ogniki tego Hanako Kuna. No i kolejna torba. Tym razem jest to torba z Kuromi, z postacią z Sanrio. I wygląda na tak, no na króliczka. No i... Jezu, jeszcze zaczął wiercić. Cicho tam. I w ogóle to te torby są zrobione z takiego dziwnego materiału, do którego wszystko się przyczepia i strasznie szybko się brudzą. Matko, co za człowiek, on nawet w niedzielę wierci i to o 7 rano, jak ludzie sobie chcą pospać. Masakra. I to były ogólnie rzeczy takie do użytku codziennego i takie jakieś figurki. I teraz pokażę wam jedzonko, z którego nagramy test jedzeniowy. Dobra, nagrywam teraz szybko, żeby znowu mnie zaczął wiercić, bo przestał. Pierwsza rzecz to taki jelly fruits o smaku litchi. Nie wiem, czy to nie jest po prostu obrane litchi i wyciągnięte z niego pestka i wsadzone w pudełko. Ale jak będziemy testować, to zobaczymy. I znowu kolejne jelly fruitsy. Tym razem wyglądają one jak te lody pałki, jak się jadło za dzieci, a te po 50 groszy, co były w sklepikach. Następna rzecz to picie Mogu Mogu o smaku maliny, które wypiliśmy na Pyrkonie i no było niezbyt dobre. Smakowało jak taka najtańsza orężada, jakby chciała być gazowana, ale coś im nie wyszło. No, takie I teraz będzie najsłodsze jedzenie, jakie kiedykolwiek widziałam, jakie kiedykolwiek kupiłam. I są to chrupki o smaku truskawki i te piękne opakowanie z postaciami z Sanrio i mamy tutaj Hello Kitty, Cinnamoro i Ponpuri, jakoś chyba tak się na niego mówiło, w sensie tak się nazywał, chyba, nie wiem jak się wypowiada jego imię i mam nadzieję, że dobrze powiedziałam. I teraz rzeczy, których najwięcej kupiłam, czyli mochi. Pierwsze mochi jest o smaku melona i ma taki fajny kształt. Do tej pory jadłam mochi w kształcie tych kuleczek. No a teraz takie jakby kwiatuszki. Teraz mamy takie mini mochi i ono jest o smaku mlecznym. Kolejne mochi prezentuje się tak i jest o smaku mlecznego bubble tea. I znowu mamy mochi w kształcie tego kwiatuszka i wygląda tak i jest o smaku borówki. I to już będzie ostatnia rzecz, czyli znowu mochi, które wygląda tak i jest ono o smaku jakiegoś becoś. Nie wiem co to jest, ale jak pytaliśmy się pana ze stoiska, który sprzedawał te jedzonka, to powiedział, że to jest taki jakby jak azjatycki ziemniak, coś takiego.
Nie wiem, czy to będzie dobre. Słodycz z ziemniakiem. To w ogóle wygląda, jakby było jagodowe albo borówkowe. Czekajcie, jagoda i borówka to jest to samo chyba. Nie wiem, chyba tak. I no. Albo wiśniowe. Takie. Zobaczymy, jak to będzie smakowało. Jestem ciekawa, ale jakoś nie za bardzo jestem przekonana do tego. No, zobaczy się. Ogólnie to na tyle. Jak Wam się filmik spodobał, to zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. A ja się już z Wami żegnam. Pa!